Raz, dwa, trzy. Dobrze mnie słychać? Cześć wszystkim rowerowym zakrętom. Witam Was serdecznie na moim kanale. Tu Szymon Wasiak, trener kolarstwa. Kolejne wideo z serii Zróbmy to razem. Jak już pewnie wiecie, od kilku dni zaczynam kontynuować taką regularną serię wideo właśnie związaną z budową mojego kanału na podstawie tego, co nadsyłacie. I będziemy to robić wspólnie, będziemy robić to dalej. Także dzisiaj chciałem przejść do kolejnego tematu, który nadesłał Tomasz. Aczkolwiek w pierwszej kolejności jeszcze chciałem podziękować właśnie Wam za Wasze komentarze pod wcześniejszym wideo odnośnie tego, o czym mówiłem, odnośnie tego, z czym, odnośnie tych informacji, którymi się z Wami dzieliłem. Jestem Wam bardzo wdzięczny za te komentarze i za to, że motywujecie ten kanał do dalszego rozwoju. Dla tych, którzy oglądają te wideo, którzy oglądali wcześniejsze wideo, chciałbym Was bardzo zachęcić do tego, abyście klikali zawsze na przycisk lajkujący lub jeżeli Wam się nie podoba to, co robię, jeżeli Wam się merytoryka kanału nie podoba, jeżeli uważacie lub nie zgadzacie się z tym, co Wam przekazuję, możecie zawsze kliknąć na kciuk w dół. Jest to też pewna forma wyrażenia swojej opinii na temat tego, co tutaj robię. Także przechodzimy do kolejnego tematu, który nadesłał Tomek. Jest to wiadomość dosyć długa, ja ją również dam w opisie, żeby każdy mógł sobie to dobrze zobrazować i zrozumieć to, co napisał Tomek. Tomek głównie pyta o trening wytrzymałości siłowej, o tego, jak w odpowiedni sposób mógłby go zastosować i czy nie zamienić dodatkowej sesji siły specjalnej lub takiej siły podtrzymującej tego, co wypracował sobie wcześniej, na dodatkowy trening wytrzymałości siłowej. I tutaj zaproponował, że chciałby wykonywać chce stworzyć 3-tygodniowy blok treningowy, w którym w każdym z tygodni będą zawierały się dwie sesje siły wytrzymałościowej. Tutaj podał przykład, że chce wykonywać 5-minutowe podjazdy od 6 do 7 powtórzeń z przerwami 2-minutowymi. I tutaj zaznaczył, że dodatkowo jeszcze w tygodniu chce zastosować trening wytrzymałościowy, czyli tak zwanej bazy tlenowej. Po tym okresie chciałbym włączyć mocniejsze interwały od czwartej do piątej strefy. Czy na obecnym etapie bardziej skupić się na budowaniu wytrzymałości siłowej w treningu w terenie, na podjazdach, 2 dni plus 1 dzień wolne ciężary, czy lepiej zrezygnować z treningu z ciężarami na korzyść dodatkowego treningu siłowego w terenie? I teraz na samym początku, jeżeli chcecie się zabrać do takiego treningu, musicie sobie odpowiedzieć na pytanie lub uświadomić sobie, że taki trening wytrzymałości siłowej będzie on skupiał się na tak zwanych włóknach wolnokurczliwych. Natomiast ten dodatkowy trening, który tutaj Tomek podał i chciałby sobie zastosować jako podtrzymanie tego, co wypracował wcześniej, takiej typowej siły, jest to trening na dużych obciążeniach, z tego, co ja wnioskuję, z tego, co tutaj napisał, lub w terenie, lub trening siłowy w terenie. Czyli tutaj wnioskuję, że byłyby to podjazdy na jakimś sztywnym odcinku, gdzie tak naprawdę by wykonywał właśnie tego typu ćwiczenia. I teraz jest różnica właśnie między tymi dwoma rodzajami treningu, bo trening wytrzymałości siłowej skupia się na rozwoju włókien wolnokurczliwych, natomiast trening typowo siłowy aktywuje włókna szybkokurczliwe. Ja zdecydowanie bym nie rezygnował z tego dodatkowego dnia, który sobie wrzuciłeś jako trening siłowy, dlatego że dobrze jest właśnie mieć ten jeden dzień na podtrzymanie tego, co wypracowałeś sobie wcześniej, czyli takiej typowej siły. Nawet w sezonie ja zachęcam do robienia czegoś takiego, czy pójście na siłownię, czy
czy wykonanie tego treningu. Także zdecydowanie nie zastępuj tego treningu dodatkowego jednego, który sobie wrzuciłeś jako podtrzymanie na dodatkowy trening wytrzymałości siłowej. Dwa dni treningu wytrzymałości siłowej w jednym tygodniu jako budulec główny tej cechy jest wystarczający. I z tego, co tutaj teoretycznie to, co tutaj Tomek napisał w tej wiadomości, ja przerzuciłem na tablicę, która znajduje się za mną, i na podstawie tego zobrazuję Wam i spróbuję, że tak powiem, złożyć to w całość, tak aby Tomkowi pomóc w miarę efektywnie ten plan zastosować i go ułożyć na podstawie tego, co on tutaj napisał. Tomek jeszcze tutaj zawarł w wiadomości, że będzie wykonywał powtórzenie, że będzie wykonywał 5-minutowe podjazdy w powtórzeniach od 6 do 7 razy. I tak naprawdę długość tutaj nie ma aż tak kluczowego znaczenia. Oczywiście ma, one muszą być dłuższe niż podczas treningu takiej typowej siły, więc 5 minut jest ok. Aczkolwiek to w przypadku innych z Was, którzy będą chcieli zastosować sobie trening wytrzymałości siłowej, to będzie się opierało na tym, na podstawie tego, co akurat macie dostępne u siebie w okolicy lub na jakim etapie rozwoju się znajdujecie. I to jest taka podstawowa rzecz, która musi tutaj się zawierać w tej składowej budowy tego bloku treningowego. Więc jeżeli będziecie wykonywać 5-minutowe, możecie wykonywać 10-minutowe, możecie wykonywać 15-minutowe odcinki, nie ma to najmniejszego znaczenia. Najważniejsze tak naprawdę i kluczowe w tym wszystkim jest progresja z tygodnia na tydzień. I to jest rzecz, która tak naprawdę ma wpływ na na rozwój tej cechy. I później w tym czwartym tygodniu, który będzie tygodniem regeneracyjnym, dopiero poprawa tej cechy będzie się uwidaczniać, ale właśnie ona jest spowodowana właśnie tą progresją z tygodnia na tydzień w bloku treningowym. Także tutaj to jest kluczowa rzecz, o której musicie pamiętać. Nie ilość do końca powtórzeń, nie długość, bo to wszystko jest sprawa indywidualna, ale progresja z tygodnia na tydzień. Także pamiętajcie o tym. Progresja jest elementem kluczowym. I spojrzymy sobie na tablicę, która znajduje się za mną. Ja tutaj rozpisałem, w każdym z tych kwadracików to jest dzień treningowy. Macie ich, że tak powiem, w 3 rzędy, czyli 3 tygodnie. Ja przykładowo tylko rozpisałem ten górny, czyli ten pierwszy. I zaprezentowałem, jak najlepiej właśnie ułożyć sobie tego typu schemat, jeżeli chodzi o budowanie siły wytrzymałościowej, z uwzględnieniem tego dokładnie, co Tomek napisał. A więc zoomuję sobie na tablicę. I tak jak wspomniałem wcześniej, mamy 3 tygodnie, pierwszy tydzień rozpisany. I na dzień dobry ja bym rozpoczął właśnie od treningu siły wytrzymałościowej, dlatego że rozpoczynacie tydzień, każdy tydzień będzie rozpoczynał się ten sam i będzie kontynuowany w ten sam sposób jak pierwszy, więc warto pamiętać o tym, że jeżeli wchodzicie w budowanie jakiejś cechy, jest to taki główny element, na którym się skupiacie. Dobrze by było, żeby do tych sesji podejść właśnie wypoczętym, czyli tutaj rozpoczynamy właśnie trening od siły wytrzymałościowej, czyli pierwszy dzień, poniedziałek, siła wytrzymałościowa. Wtorek będzie dobrym elementem właśnie na zastosowanie tego, co Tomek napisał, czyli tak zwanej bazy tlenowej, czyli treningu stricte wytrzymałościowego. To będzie wtorek. Środę zastosowałem wypoczynek lub aktywny wypoczynek. Może być to przejażdżka, może być to spacer, jakiś dłuższy spacer. Coś, co zawiera niską intensywność i pozwoli Wam się aktywnie zregenerować. Rolka lub tego typu rzeczy jak najbardziej wchodzi w rachubę.
Czwarty dzień, dlatego że będziemy już po tym dniu aktywnego wypoczynku, możemy spokojnie wrzucić drugi dzień, o którym właśnie tutaj Tomasz wspominał, siły wytrzymałościowe i to będzie już drugi. Aczkolwiek pamiętajcie, żeby w tygodniu w miarę utrzymywać stałą jednostkę, czyli nie wykonywać progresji z sesji na sesję, aczkolwiek bardziej lepiej zastosować właśnie tą progresję na poziomie tygodni, nie na poziomie każdej sesji. Chyba że macie bardzo mało czasu na budowanie tego, to wtedy możecie stosować jakąś względną małą progresję z sesji na sesję, aczkolwiek ja bym się bardziej skłaniał na robienie tego w takich cyklach tygodniowych, jeżeli chodzi o stosowanie progresji. Więc czwartek, siła wytrzymałościowa. Piątek. Co w piątek zrobić? Piątek jest takim dobrym dniem właśnie na wdrożenie czegoś, co da Wam taką jednostkę przejściową, dlatego że jak zobaczycie zaraz, na sobotę zaplanowałem trening siły specjalnie, czyli trening siłowy, czyli właśnie ten trening, który Tomek tutaj napisał i nad którym się zastanawiał, czy nie zastąpić go jako dodatkowy jeszcze trening siły wytrzymałościowej, a który ja poradziłem, żeby zdecydowanie nie zamieniać, zostawić jako trening siłowy, jako typowe podtrzymanie. I tutaj właśnie na ten czwartek wrzuciłem taką sesję tempo, która może zawierać jakieś elementy jazdy troszeczkę na wyższej kadencji i da to Wam właśnie taki fajny element przejścia z tej siły wytrzymałościowej do tego treningu siłowego, który będzie aktywował te włókna szybko kurczliwe. Także tutaj jest właśnie dobrym elementem zastosowanie tego typu treningu i dorzucenie czegoś z delikatną, wyższą kadencją. Sobota, jak zauważycie, jeszcze raz sobie zoomuję tam, jak zauważycie, macie dwie jednostki treningowe. Dlaczego? Dlatego, że Tomek tutaj zaproponował, że chciałby mieć dwa treningi skupiające się na treningu wytrzymałości bazy tlenowej i właśnie sobota będzie dobrym takim dniem po treningu siłowym, czyli rano robicie sobie powiedzmy taki trening siłowy. Te treningi nie muszą być długie, bo to są zazwyczaj treningi nie trwające więcej niż 45 minut. Jest to wykonanie konkretnych ćwiczeń, trzy proste ćwiczenia. Już te informacje znajdziecie w tym wcześniejszym wideo, o którym rozmawialiśmy, czyli o typowym treningu siłowym. 3-4 ćwiczenia główne, zakończenie treningu i sprawa jest skończona. Także tu nie trzeba naprawdę na siłowniach przesiadywać godzinami. Idziecie, robicie co musicie i wychodzicie. Jeżeli robicie to w domu, robicie to w ten sam sposób. I po południu możecie dołożyć sobie właśnie, tak jak ja tutaj zrobiłem na tym planie, po południu dołożyłem dodatkową jednostkę wytrzymałości, czyli bazy tlenowej, jak już tutaj Tomasz napisał, żeby dodatkowo zrobić dwie jednostki jednego dnia, dlatego że zawsze lepiej ten trening wytrzymałościowy wychodzi po tej sesji siłowej niż na odwrót. Także tutaj zdecydowanie skłaniałbym się do takiego zastosowania, jeżeli chcecie utrzymać to, co Tomasz tutaj zaproponował. Także jak ja mówiłem, ja wszystko robię na bazie tego, co Wy nadsyłacie i staram się poskładać do kupy w taki sposób, jak Wy byście chcieli, do Waszych możliwości czasowych i do tego, co Wy zaproponowaliście tak naprawdę. Nie to, co ja proponuję, tylko to, co Wy sobie stworzyliście w głowie. Jeżeli bym widział coś tutaj złego, to bym to wyrzucił, bym Wam o tym powiedział. Więc tak to wygląda i później macie niedziela, jest to dzień wypoczynku, kolejny dzień aktywnego wypoczynku, żeby z troszeczkę świeższą nogą wejść w kolejny tydzień treningowy do rozwoju, do nałożenia kolejnej progresji w tym bloku treningowym. I tutaj ja już w drugim tygodniu nie wpisywałem tego dokładnie, nie kopiowałem tego, co napisałem wcześniej, ale chciałem Wam wizualnie zobrazować
to jak ta, że tak powiem, jak to obciążenie będzie postępować w tym tygodniu treningowym. Także jeżeli sobie zobaczycie właśnie na tą linię, którą tutaj narysowałem, w taki sposób ona przebiega, czyli poniedziałek zaczynamy, że tak powiem, obciążenie i ta linia idzie w górę. Później wtorek jest to trening objętościowy, on też na pewno spowoduje dość sporo obciążenie. Później mamy środę odpoczynek, czyli taka delikatna kompensacja. W czwartek natomiast znowu powtarzamy ten trening, który mieliśmy w poniedziałek, czyli budujemy kolejne obciążenie. Natomiast trening w piątek jest bardziej treningiem takim podtrzymującym, nie spowoduje on zbyt dużego obciążenia u Was, dlatego tutaj widzicie, ta linia przebiega w miarę na płasko. Natomiast w sobotę mamy kolejne uderzenie, bo mamy dwie jednostki treningowe. Jest to trening siły i trening wytrzymałościowy jednego dnia i później kolejny dzień, niedziela, delikatna kompensacja i powrót do kolejnego tygodnia treningowego. Także moim zdaniem jest to najlepszy układ na podstawie tego, co Tomasz nadesłał. Wydaje mi się, że będzie to najbardziej sensowne rozwiązanie i ja bym układając coś takiego i mając do dyspozycji to, co Tomek tutaj chciał zastosować, ja bym to zrobił właśnie w taki sposób. Więc mam nadzieję, że dostarczyło to jakieś informacje dla Was, dla wszystkich oglądających ten kanał, którzy interesują się treningiem i którzy może w przyszłości będą chcieli właśnie zastosować, bo dojdą do tego momentu, gdzie będą budować siłę wytrzymałościową i będą mogli właśnie zastosować tego typu element treningowy na podstawie tego, co Tomasz nadesłał, a co ja, że tak powiem, w pewnym sensie przeanalizowałem dla Was i zaprezentowałem tutaj podczas tego wideo. Chciałem Was bardzo zachęcić do tego, abyście, jeżeli podoba Wam się to, co mówię, abyście subskrybowali do mojego kanału, abyście dawali lajki pod wideo, abyście również udostępniali te wideo dla swoich znajomych, którzy są w temacie, którzy interesują się kolarstwem, którzy interesują się treningiem, dlatego że ja wierzę w dzielenie się wiedzą jest korzystne dla wszystkich i chciałbym właśnie na takiej zasadzie, aby to działało i aby ten kanał się rozwijał. Także dzielcie się wiedzą, ja się z Wami dzielę, Wy się dzielcie z innymi, udostępniajcie moje wideo dla innych zainteresowanych. Będę Wam bardzo za to wdzięczny i dzięki temu będzie mój kanał mógł się rozwijać. Także jeszcze raz Wam dziękuję za wszystko i pozdrawiam Was do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!